Cześć moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Broda, to jest Angry Birds Epic. Kontynuujemy nasze przygody. Mamy tutaj jakąś ofertę. Podczas wakacji świątecznych mamy o 30%, czyli o 1/3 prawie więcej jest coinów. Lucky coinów, jak to się tam nazywa. A my tutaj, moi drodzy, za niedługo będziemy mieli kuszę. Fajnie, cieszę się i się na nią skuszę. Hehe, taki rym. Dobra, mamy złotą świnkę, więc z chęcią, słuchajcie, o, tutaj weźmiemy sobie trochę rzeczy. Z chęcią złotą świnkę tutaj pokonam, dzięki czemu dostaniemy troszkę nowych, troszkę monet. I pierwszy komentarz przeczytamy sobie. Zaraz tutaj przeczytamy ten komentarzyk. Myślę, że możemy zaczynać. Brod, kup sobie złotą papryczkę, bo zawsze na początku walki masz na full i berserk bije dużo. Oj, widzę, że troszkę niefartownie wziąłem klasy, ale co tam. Chyba uda mi się w jakiś sensownie pokonać. Berserkiem atakuj jako ostatni, gdy jest najwięcej papryczki, atakuj, gdy masz zamiar użyć papryczki. A i moja taktyka, chuck set iluzjonisty i klasa Wizard. Ta rózga iluzjonisty leczy za zadany damage i biorąc tę klasę leczę się za jakieś 50%. Red Paladin i Matylda Druid. Zastosuj, to jest super. Jak papryczkę na start na czaku, Red i Chuck leczą i zadają DPS, a Matylda daje ciernie. No dobrze, dziękuję za tą poradę, Lols. Zależy, ile będzie kosztowała ta papryczka, bo jeżeli bardzo dużo, to tak z trudem tutaj mi się uda na pewno coś osiągnąć. No zobaczymy, słuchajcie. Okej, dobra, na razie mamy tylko świnkę z tego co widzę i myślę, że się tutaj uleczymy. Po 132, to nie jest tak źle. Ale Matylda dużo obrażeń zadaje tym. Ciekawe czemu. Coś się zmieniło czy coś? Bardzo dużo obrażeń mi zadaje. Aha, bo jeszcze mamy tego, ten kwas. I dlaczego tego tyle obrażeń? No lol, spróbujemy. Zobaczę, czy papryczkę uda się kupić. Dziękuję za poradę. No okej, 3 złote gwiazdki, to jakieś surowce oczywiście dostaniemy. Subcio. Aleksy, Brod, możesz sprawdzić ranking swoich znajomych na evencie, bo mi nie działa. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak tam z tymi rankingami. Mam nadzieję, że tak. Tylko niech mi się gra załaduje. Czekajcie. Dobra, odsuńmy tutaj ten. Ja jeszcze wejdę sobie tutaj, może coś kupimy fajnego, jakieś masterki dla naszych ptaków. No tak średnio na jeża, zobaczmy. Patrzcie, dawno nie grałem, a jestem piąty, więc tam nie jest tak źle w sumie. Bonus, tak. Będę miał jedną gwiazdkę. No nic, wypadałoby sobie tutaj pograć. Zanim to nastąpi, przejdziemy sobie do gniazda. Za 6 dni się ten event skończy. No nie wiem, musimy coś ogarnąć. Zobaczymy, czy się uda. Teraz tak, mówicie, że klasa Wizard, tak? To jest Lightning Bird, Mage, Wizard. No dobra, tylko że to ma bardzo mało HP. A nie, no 658. No dobra, zobaczymy, czy to nam jakoś pomoże. Możemy sobie tutaj do shopu wejść. Specials, tak. Red Golden Chili. Roll at least one star. Golden, ale to już mam chyba. Prawda? Złoty kociołek, czy nie? Nie mam złotego. Papryczka 125, czyli nie mam tyle, niestety. Więc troszkę średnio najeża. Troszkę średnio najeża. Świnka mi się tu otworzy, zobaczymy co będzie. Na evencie popatrzyłem na event, ale nie wiem czy Aleksy, chyba nie udało mi się zobaczyć znajomych. Piotr, Brod, uwielbiam twoje odcinki, jesteś najlepszym youtuberem i cię pozdrawiam. Również cię pozdrawiam, Piotrze. Nagrasz Plants vs Zombie Garden Warfare, zaproszę cię w Kogamie do znajomych. Blow Style to mój nick i jaki program, na którym grasz i gdzie mieszkasz. Łapkę, pozdrawiam, nagrasz więcej Kogamy. Dzięki za apeczkę. Ja mieszkam na Śląsku. Kogamy postaram się więcej nagrać, postaram się Plants vs Zombie nagrać, także spokojna głowa. Natomiast nie mogę przyjmować zaproszeń do Kogamy, bo mam bardzo mały level i to troszkę słabo, dlatego tak czasami grywam w tą Kogamę.
No, żeby nabić ten level, żeby mieć więcej i więcej, żeby więcej was móc przyjąć do znajomych. Bo na razie mam zapełnione. Widzę, że świnka też mi się bardzo zapełnia. Dziękuję, moi kochani, za pomoc. No i co? Dzięki, Piotrze, za miłe słowa. Pozdrawiam. Aleksy, Brod, dowiedziałem się, że ten healing zostanie naprawiony w styczniu, w nowym update'cie. O, no to fajna informacja, również cię pozdrawiam. Zobaczmy, słuchajcie, co mi tym razem wypadnie. Nie mogę się doczekać. Tylko musimy zrobić coś takiego, o właśnie, słuchajcie. Bo zaraz tutaj będzie dźwięk z reklamy, a tego byśmy nie chcieli, nie wiem co to jest to. Okej, dobra. Moi drodzy, właśnie Boom Beach mieliśmy nagrać, zobaczymy czy się uda. Okej. I co? I ten roll co? No dobra, jest, załadował się, bo myślałem, że coś jest nie tak. Wow, ohoho, no to nie jest jakiś dobry item, który bym chciał. Przynajmniej świnkę mam załadowaną. No zobaczymy taktykę naszego kolegi Lolsa, tak? Może się uda tutaj nam coś zrobić tą taktyką. Pomyślimy zaraz, chodzimy na ten event. Trzeba tutaj, niech się załaduje. Gdzie są jakieś wrota? Tutaj. Chodzimy. No i ciekaw jestem, czy to zadziała. Tu mamy OK, to lecimy tu w takim razie. OK. Idziemy tak. No zobaczymy, słuchajcie. Jestem ciekaw, czy to zadziała. Wilson, pozdrawiam. Okej, dobra. No słuchajcie, może być ciężko, nie wiem w jaki sposób wy to lols, no masz może tą papryczkę i dzięki temu, ale tutaj będzie bardzo trudno mi ogarnąć to wszystko. Bo wszystko w czaka idzie, to jest tak niemożliwe co oni tu robią. To jest tak irytujące. Dobra, jedną bombkę mi się udało pokonać za 450. 295, nie wiem czy... No jejku, jejku, bomba wybuchnie. Potworne obrażenia i wszystko w czaka. No niestety, słuchajcie, bardzo słabo. Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, tak szczerze mówiąc. Więc ja bym powtórzył tę walkę z chęcią. Bo tak być nie może. Moi kochani, tak być nie może. Krzysiu, trzy małe świeczniki, które są za sobą, takie jak Pigmis, mają większe świneczki, boże, świeczniki przeczytałem. W jaki sposób to są świeczniki? Matko kochana, spróbujmy jeszcze raz. No nie wiem, czy to zadziała. Pigmis mają większe zadawanie uszkodzeń, im bardziej zapalona jest, zapełniona jest papryczka. Dobrze wiedzieć. Słuchajcie. No i tutaj nic się z tym nie stało. Zróbmy tak, bombkę oszczędzimy. I wszystko w tego, no na litość boską. Serio, panowie. Panowie, co takiego panowie tu robią? Tak się nie robi w ogóle. Dobra, świnkę jedną będzie pozałatwiane. I znowu w czaka. Serio? Halo, panowie, w czaka się nie uderza. Tak się nie robi. Oj, i będzie cyk, cyk, cyk. Postoczy, dobrze, że jest odporność, mam. Dobra. Wychilujmy się tu. I cyk, dobra, no jest okej. No tak nam się rozłożyły wcześniej te obrażenia, że było tak ogólnie. Pozdrawiam, Krzysiu. Marcel, Brod, ja mam dwa sety dla Matyldy, jeden set dla bomby i jestem chory. Ojejku, to wracaj do zdrowia, mój drogi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, żebyś wrócił do zdrowia i gratuluję tych itemów. Bardzo ci gratuluję. No dobra, musimy czaka tu wziąć. To już będzie trudniej. Nie wiem, czy damy radę, słuchajcie. Tak średnio jest, ojejku. No, to może być nieciekawie. No, tym bardziej, że bardzo mało obrażeń zadajemy. No, a... No i w czaka. Jak wszystko w czaka pójdzie, to się zezłoszczę. Naprawdę. Zostawcie mi czaka. Czak jest bardzo kruchym ptaszkiem, więc proszę o zostawienie go.
On jest pod ochroną, ten czak. Słuchajcie, to pokonamy to. Tak. No, tym bardziej. Dobra, wyhilujmy się lepiej. Przynajmniej mniej obrażeń będzie. Czak się wyleczy. Dobra, panie czaku. Subcio. Tego tutaj pykniemy. Dobra, dwie świnki dobite. Mamy tutaj jeszcze heala. Spoko loko. Od razu leci heal. Leci tak. I leci tak. Dobra. Zawsze to już o wiele lepiej z tym wszystkim. Proszę bardzo, paladyn się tu wyhiluje. No i jest ok w miarę. Mamy papryczkę, więc... Ale mi coś w gardle zaschło. Na start. Jakie elfy. Świnkowe elfy. No, z papryczką na start to jest o wiele lepiej to idzie. Prawda? Dobra. Mamy kilka świnek wyłączonych, więc jest ok. Ogólnie to powinno być ok. Pani Matylda. Ten tutaj. I powinno być sup. No, powiem wam szczerze, że z papryczką jest o wiele lepiej. Tylko ja nie mam na złotą papryczkę. Niestety, no. Niestety kotlety. Okej, fajnie. Mamy tutaj te itemy. Powoli się pchniemy do przodu w tym rankingu. Tylko, że może być to problem. Marcel, wracaj do zdrowia. Miłość, dziękuję i dziękuję za apeczkę. No i tu może być problem teraz. Tu może być z tym problem. Nie wiem, czy sobie poradzimy, bo tu jest... Aha, widzicie, stamina. Zobaczymy. Tu jest ten największy z tych wszystkich. On zada nam takie obrażenia, że się popłacze normalnie zaraz. Właśnie, załadujmy może, co? Papryczkę. Zróbmy na start. Może rzeczywiście to kowadło byłoby bardzo fajnym rozwiązaniem. Tylko no... Jak to się mówi, nie mam złotych pieniążków. Dobra, Matylda nas tu leczy. Ten pan uderza tu. Ten uderza tak. Subcio. Teraz tak, Matylda leczy. Ten uderza tak. A ten tak. No i mamy połowę papryki. Okej. Oj, oj, oj. Tu będzie teraz ten pan. Szczerze mówiąc, to będzie trudne. Dobra. Moi drodzy, skoncentrować się na mniejszych, czy na... Spróbujmy te mniejsze na razie tutaj uszkodzić. Oj, cała alty... Nie w czaka, proszę. Zostawcie mi czaka. Okej, oni tu mają jakieś wzmocnienie. Zróbmy tak. Okej, obrażenia się rozeszły. Robimy tak. I healujemy się. Wow, ale nam przywalił. Ho, to bolało. To bardzo bolało. No nic, musimy zapełnić, słuchajcie, papryczkę. Czaku, ratuj. Wiem, że ty nas uratujesz. Właśnie, no. Nie, ta papryczka bardzo dużo nam daje, więc musimy coś z tym zrobić, słuchajcie. Musimy nazbierać na to kowadełko. Uj, Wiktor, na 7 cave jesteś, gratuluję ci. No nic, słuchajcie, wrzucajmy to. Mam nadzieję, że się nam papryka załaduje. Dobra, na początek, na dobry początek dnia. Dobra. Dobra. Jej. Ja bym bardzo jeszcze bardzo bym chciał użyć tej papryczki, słuchajcie. Jeszcze bardzo jej użyjemy. Subcio. Cyk, 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 cyk. Cyk. Chociaż tyle. Mam nadzieję, że to coś nam da.
Ile on ma HP teraz? Uda nam się? 800, powinno się udać. No, jest, moi drodzy, udało się! Super, super, super! Moi drodzy, super, mam nowy komputer. Taki rym. No. Było ciężko, ale się w końcu udało, moi drodzy. No i co? Myślę, że ten event już bardzo fajnie wygląda. Otworzyły nam się drzwi. Świnka nas tutaj przepuściła. No i co? Zobaczmy, jak jest z rankingiem. Troszkę mam więcej tych punktów. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa, moi drodzy. Cześć!